sali widowiskowo-sportowej w Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda już po raz siódmy odbył się przegląd pieśni patriotycznych, które odgrywają znaczącą rolę w edukacji i kulturze narodu polskiego, a prezentacje sceniczne stały się łącznikiem pomiędzy tradycją a teraźniejszością. W zeszłym tygodniu patriotyzm obchodziliśmy na sportowo w Świerkach. Biegaliśmy. Dzisiaj świętujemy bardziej uroczyście, bardziej jakby dostojnie poprzez pieśń, poprzez słowo. Widzę to wszystko swoimi oczami, swoim rozumem, że powinni ludzie wspólnie, razem to obchodzić, żeby się cieszyć, żeby się bawić, żeby żeby jakaś nienawiść była między ludźmi, tylko wszystko, żeby to płynęło z całego, z głębi serca i żeby tak fajnie było. 10 kół zespołów wiejskich z gminy Nowa Ruda, 2 zespoły zaproszone ze Stolca, to jest gmina Ząbkowicka oraz Sinawka Średnia, to jest gmina Radków oraz zespół z Ludwikowic, Kołczanki. Jeszcze dodatkowo jest szkoła podstawowa numer 7 ze Słupca, Nowa Ruda Słupiec. Pieśni patriotyczne mają swoje miejsce w historii, ale także w sercach poetów, kompozytorów, ludzi na ulicach miast i wsi, wszędzie tam, gdzie tworzą się i żyją pieśni i piosenki. Przekazywane z pokolenia na pokolenie stanowią o naszej tożsamości i ciągłości tradycji. Myślę, że patriotyzm w dzisiejszych czasach powinien wyglądać w ten sposób, że zawsze powinniśmy dbać o to, że jesteśmy Polakami, cieszyć się z tego, że jesteśmy Polakami, dumni być z tego, że odzyskaliśmy wolność prawie 100 lat temu i zawsze o tym pamiętać. O Jezu, a cóż to za wojacy? O Jezu, a cóż to za wojacy? Otwieraj, nie bój się, to twa tacy. Powinniśmy się czuć zawsze, czy to jest za granicą, czy w Polsce, Polakami, po prostu. Nie zachłystać się jakimś na przykład zagranicznym, bo jesteśmy za granicą i nie pamiętamy o swojej ojczyźnie. Mi się wydaje, że każdy patriota powinien jednak pamiętać o swoim święcie, godnie reprezentować swoją ojczyznę i być Polakiem przede wszystkim. Śpiew zintegrował wszystkich uczestników i z roku na rok przybywa osób, które chcą pokazać miłość do ojczyzny poprzez muzykę. Przegląd już chyba na stałe wpisze się w listopadowy program wydarzeń kulturalnych.